Zaczynamy z Marienstadtu. Dobrze mówię, Marienstadt tutaj jest, czy już starówka? I dziś tutaj jedziemy z ulicy Bednarskiej i jedziemy na Warszawę Wschodnią. Jadę na Wschodnią odebrać mamę. Dość nieoczekiwania zapowiedziała się, że jedzie odwiedzić mnie w Warszawie. Totalnie bez zapowiedzi, więc biorę pół dnia wolnego. Idziemy przez przejście. Chodź. No dobra. Pogoda jest ok. Po kilku dniach mocnego ochłodzenia. Najpierw przedostaniemy się na drugą stronę trasy podziemnym tunelem. Jedziemy na Kładkę. Chociaż do Wschodniej lepiej było przez Świętokrzyski, tak? A to może potem się tam dostaniemy. To w takim razie jedziemy na Świętokrzyski, bo już czas mnie goni. Wolę by jednak być na peronie na czas. Warunki są dzisiaj piękne, jeżeli chodzi o niebo. To jest taka ta idealny rodzaj pogody, kiedy jest słonecznie, ale dużo jest tych takich kłębiastych obłoczków. Trochę jest wietrznie, ale bez przesady. Bywało gorzej. Yeah.
tu mógłbym pomachać mamie. Chyba akurat już pociąg jechał. Idziemy do Narodowego. Mamy przed sobą jeszcze kawałek dobrej trasy rowerowej. Aż dojedziemy do Targowej. Kijowskie, na skrzyżowanie targową z Kijowską. To jest najgorszym chyba miejscem, jakie znam do jazdy rowerem. Tu się musieliśmy podzielić z autobusami, pasem. Teraz jestem obojętny.
Dobra, udało się przejechać. Osobiście to jest chyba na mojej liście najgorsze skrzyżowanie i przejście dla pieszych w Warszawie. Nienawidzę tego fragmentu miasta. No, najgorszy kawałek za nami. Potem za dworcem z Warszawą Wschodnią jest bardzo ładny odcinek ścieżki rowerowej po jednej, drugiej stronie jezdni. Taki trochę w sumie donikąd, bo nigdzie nie można dojechać tą ścieżką na dobrą sprawę. Czasem. No, 10 minut zostało. Jesteśmy na wschodniej.